Witam serdecznie, ja jestem Corentin. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy historię zespołu Jordan. Tydzień temu nagrałem pierwszą część tej historii. Link do filmu znajduje się w opisie. Także jeżeli podoba Wam się moja twórczość, to zostawcie po sobie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz zapraszam do oglądania. W sezonie 1999 kolegą zespołowym Damona Hilla został były kierowca Williamsa, Heinz Harald Frentzen. Ralf Schumacher trafił natomiast do stajni z Grove. Tym samym dwaj Niemcy zamienili się miejscami. W ten transfer zamieszany był brat Ralfa, Michael Schumacher. Ówczesny kierowca Ferrari zapłacił Eddiemu Jordanowi 2 miliony funtów za to, żeby jego młodszy brat mógł swobodnie zmienić zespół. Jak się później okazało, ta zamiana była dla zespołu Jordan strzałem w dziesiątkę, gdyż Heinz Harald Frentzen zaliczył sezon życia. 6 razy stanął na podium, wygrał wyścigi we Francji oraz we Włoszech, a do wyścigu o Grand Prix Europy ruszał z pole position. Co więcej, Niemiec w pewnym momencie walczył o Mistrzostwo Świata Kierowców razem z Finem Mikko Hakkinenem z McLarena i Brytyjczykiem Eddiem Irvine'em z Ferrari. Sezon zakończył na trzecim miejscu. Damon Hill radził sobie dużo gorzej. Nie stanął na pudle, zdobył tylko 7 punktów, a po zakończeniu sezonu odszedł z F1. Na koniec sezonu 1999 Jordan Mugen Honda zajął trzecie miejsce z dorobkiem 61 punktów. Przed nim były tylko dwie potęgi – McLaren i Ferrari. W 2000 roku w stajni Silverstone zaszły zmiany. Dla uczczenia dziesięciolecia zespołu wprowadzono zupełnie nowe oznaczenie bolidu, które składało się z liter EJ oraz dwucyfrowej liczby. Litery EJ były inicjałami Eddiego Jordana, natomiast liczba oznaczała numer bolidu. Kolegą zespołowym Frentzena został Włoch Jarno Trulli. Bolidy EJ10 były bardzo awaryjne, o czym świadczy m.in. fakt, iż Frentzen mógł wygrać Grand Prix Wielkiej Brytanii, a Jarno Trulli Grand Prix Monaco, jednak odpadli przez problemy ze skrzynią biegów. Wprowadzenie w trakcie sezonu modelu B nic nie dało, tylko Frentzen był w stanie stanąć na pudle. Niemiec był trzeci w Brazylii i USA. Ostatecznie na koniec sezonu 2000 Jordan był szósty z dorobkiem 17 punktów. Na sezon 2001 nowym dostawcą silniku została Honda, a projektantem samochodu Iqbal Hamidi. Skład kierowców niemal się nie zmienił. Niemal, bowiem Heinz Harald Frentzen, który zdobył tylko 6 punktów, został zwolniony w wyniku nieporozumień z Eddiem Jordanem. Na 6 rund przed końcem sezonu jego miejsce zajęli najpierw Brazylijczyk Ricardo Zonta, a następnie Francuz Jean Alesi. Tylko ten drugi był w stanie zdobyć punkt. Był szósty w Belgii. Jarno Trulli zdobył 12 punktów. Mimo braku podium, sezon 2001 był dla Jordana lepszy od poprzedniego. Irlandzki zespół był piąty z dorobkiem 19 punktów. Po tym sezonie Jean Alesi odszedł z F1, a Jarno Trulli trafił do Renault. W 2002 roku po raz kolejny w Jordanie miały miejsce zmiany. Nowym tytularnym sponsorem teamu została firma DHL. Papierosy Benson & Hedges dalej wspierały Jordana, ale już tylko jako pomniejszy sponsor. Numerem 1 w zespole został Włoch Giancarlo Fisichella, który jeździł dla Jordana już w 1997 roku. Jego partnerem zespołowym został debiutant, Japończyk Takuma Sato. Obydwaj zdobyli łącznie zaledwie 9 punktów, a żaden z nich nie był w stanie stanąć na podium. Mimo słabego dorobku punktowego, Jordan na koniec sezonu zajął 6 miejsce. W sezonie 2003 było wyraźnie widać, że Jordan chyli się ku upadkowi. Nowym dostawcą silniku został Ford, a bolid EJ13 był jedynie rozwinięciem poprzednika. DHL przestał sponsorować irlandzką stajnię, przez to obok Giancarlo Fisichelli w zespole jeździł tak zwany pay driver, debiutujący w F1 Ralph Firman. Irlandczyk przez cały sezon zdobył tylko 1 punkt. Podczas treningu na Węgrzech uległ wypadkowi, przez który do końca weekendu musiał go zastąpić inny debiutant, Jolt Baumgartner. Węgierski kierowca wziął również udział w wyścigu we Włoszech, jednak nie zdobył punktów. Giancarlo Fisichella zdobył 12 punktów, a podczas trzeciej rundy sezonu Grand Prix Brazylii odniósł w dziwnych okolicznościach pierwsze zwycięstwo. Wyścig na Interlagos odbył się w deszczowych warunkach, a następnie został przerwany przez wypadek Fernando Alonso i Marka Webera. Początkowo Fisichella został sklasyfikowany na drugim miejscu, jednak kilka dni później uznano go za zwycięzcę. Mimo wygranej Jordan zakończył sezon 2003 na 9 miejscu z 13-punktowym dorobkiem, wyprzedzając jedynie zespół Minardi. Po tym sezonie Fisichella odszedł do Saubera.
Na sezon 2004 podpisano kontrakty z Niemcem Nickiem Heidfeldem oraz debiutującym w F1 Włochem Giorgio Pantano, który był kolejnym tak zwanym pay driverem. Ten pierwszy zdobył 3 punkty, a ten drugi nie wywalczył żadnego. Pantano podczas rund w Kanadzie, Chinach, Japonii i Brazylii został zastąpiony przez rodaka Nicka Heidfelda, Timo Glocka. Podczas rundy na Montrealu zdobył on 2 punkty za 7 miejsce. Podobnie jak w 2003 roku, Jordan na koniec sezonu był 9, ale dorobek punktowy wyniósł zaledwie 5 oczek. Sezon 2005 był ostatnim z udziałem Jordana. Przed startem sezonu zespół został sprzedany grupie Midland, przez co prezentacja bolidu odbyła się na Placu Czerwonym w Moskwie. Ostatni bolid Jordana o oznaczeniu EJ15 był napędzany silnikami Toyoty, a kierowcami zostali debiutanci. Portugalczyk Thiago Monteiro oraz Hindus Narain Kartikeyan. Ten pierwszy podczas kuriozalnego Grand Prix USA zajął 3 miejsce, a ten drugi był wówczas 4. Tak wysokie miejsce na Indianapolis było spowodowane tak zwaną aferą IndyGate, przez którą do wyścigu nie przystąpili kierowcy jadący na oponach Michelin. W późniejszych wyścigach kierowcy Jordana nie mieli tyle szczęścia, o czym świadczy m.in. fakt, iż punkty zdobył tylko Thiago Monteiro. Był 8 w Belgii. W ostatnim sezonie startów Jordan był 9 z dorobkiem 12 punktów. W 2006 roku ekipa z Silverstone startowała już jako rosyjski zespół Midland, a w 2007 roku jako holenderski zespół Spyker. O tych dwóch zespołach poświęciłem osobny odcinek. Zespół Eddiego Jordana startował w F1 przez 15 lat. Mimo, że nie zdobył on mistrzostwa, to jego historia jest bardzo długa i ciekawa. Być może gdyby Irlandczyk nie założył własnej ekipy, to w królowej sportów motorowych nie ujrzelibyśmy w późniejszych latach takich marek jak MF1 Racing, Spyker, Force India, Racing Point czy obecnie Aston Martin. Warto także dodać, że w Jordanie jeździło wielu znanych kierowców, a tymi najbardziej rozpoznawalnymi byli niewątpliwie bracia Schumacher. Na dziś to wszystko. Udostępnijcie ten film znajomym i piszcie w komentarzach, jakie są Wasze propozycje na następny odcinek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!